Siemaneczko. Znajdujemy się w Embraerze 190, ale na temat tego samolotu opowiem w innym filmie. Chciałbym kilka właśnie słów sprostowań do filmu, który wrzuciłem jakieś 3 lata temu, ale ostatnio właśnie ten filmik wyjątkowo dużą popularność miał. Tam nagrywałem kokpit Su-22 i tam dość sporo było komentarzy, tam coś źle powiedziałem. Wiadomo, ten film nagrywałem na drugim roku studiów. W związku z tym moja wiedza nie była jeszcze aż taka pełna, że tak powiem. I dość sporo ludzi właśnie ogólnie spodobało się ten film z tego względu, że on był polskojęzyczny, a na polskim YouTubie brakuje, że tak powiem, polskojęzycznych filmów w tym temacie. Zrobiłem sobie mały reupload tego filmu, ponieważ znalazłem na starym dysku, na starej kamerze dość sporo materiałów jeszcze z tego samolotu. I w tym filmiku właśnie pokażę wam m.in. działanie systemów hydraulicznych, tam jak gondola sobie działa i właśnie kilka takich scen z tamtego samolotu. A na temat tego samolotu, w jakim jesteśmy, jest to Embraer X190. Zrobię kiedyś osobny, porządny jakiś materiał. Okay. Co taki kawałek blachy z tyłu? Do góry idę. Zawsze jak się kombina otwiera, zamyka, trzeba popatrzeć, czy gdzieś tu na obramowaniu coś nie leży. Może, ale wąż tu może się odkleić na tych załamaniach, w tych miejscach. Totażu. Ale cisza.
się ustawia właśnie ciśnienie dnia. Ustawiam 1012 hektopaskali i mamy ciśnienie dnia i nam wskaże w prawidłową wysokość. Czuć jeszcze na początku, że powietrze też skoczyło, teraz już nie. Tu wskaźnik opromieniowania. Tu ci nie wychodzi. I tu się ustawia tryby nawigacji, łączności. Tak, dzisiaj jesteśmy w SU-22. Jest podpięty do zasilania. Samolot ten nie latał od 2005 roku. Większość systemów jest sprawna. No, zrobimy sobie taki test lamp na przykład. Wszystkie żaróweczki praktycznie są sprawne. Tu to służyło temu przed lotem, żeby pilot widział, które żarówki są sprawne, a które nie. Tu jak widać nie działają i to może podczas lotu, że tak powiem, że się nie zaświeci, to warto ten test zrobić przed lotem właśnie, ponieważ widzimy, że żarówka jest jakaś spalona, a podczas lotu może wyskoczyć jakiś błąd, a my o tym nie będziemy wiedzieć, bo żarówka jest spalona. Wskasujemy sobie mryganie. O, no i widać wszystkie ładnie. Czerwone zawsze mrygają. To jest pożar i AZS. Tu jest wskaźnik opromieniowania samolotu. Czyli jeżeli zmierza do nas jakaś rakieta, no to tu w tym miejscu powinno się zaświecić. Kontrol. Dobra, wyłączymy to. Uruchomimy sobie teraz cały system nawigacyjny GPS-a. Na tym panelu się go włącza. Tu nam się powinien teraz włączyć pięknie komputer. Przygotowanie działania systemu. Za ten czas coś innego wam pokażę. Tu w tym miejscu uruchamia się sztuczny horyzont i radiowysokościomierz. Łączymy sobie AGD. AGD, czyli sztuczny horyzont. Oraz wysokościomierz. Tu się ustawia w tym pokrętłem ciśnienie dnia. Mamy 1012 hektopaskali. Ustawiam 1012 hektopaskali i dzięki temu mamy tu prawkę na zmianę ciśnienia na wysokości, tak? No to wiadomo, tu mamy ster, przepustnicę. Tutaj ster, no niestety teraz nie wychylimy lotkami, ponieważ jest wyłączona instalacja hydrauliczna. O, uruchomił nam się, możemy uruchomić nawigację w tym momencie. I teraz w tym momencie, tutaj w jakiś sposób, ale nie mam pojęcia w sumie jak, wpisywało się dane do którego miejsca, do danego lotniska, ale to nie będę się tym za bardzo bawić, bo tu nie chcę nic za bardzo połączać. Wyłączymy to. GPS off. Co my tu mamy? Tu jest pulpit podwozia. Jeżeli podwozie jest wypuszczone prawidłowo, to się powinno zaświecić. Jeżeli jest niewypuszczone, to nie będzie świecić w ogóle, albo wyskoczy jakiś błąd. To czerwone znaczy, że jest źle wypuszczone podwozie, że jest źle ustawione w luku. Tutaj mamy ciśnienie instalacji tylnowej. Troszkę je strawimy.
jest taki automat, do niego się wpinało maskę gazową, tlenową, przepraszam. Teraz jak popuścimy mu trochę ciśnienie, a nie, nie zajdzie. Czy zawór zwrotny działa. Dobra. Tym się opuszcza kabinę. Niestety na ten moment mamy trochę za mało ciśnienia, żeby ją opuścić. Ale może jakoś potem coś dokleję jeszcze, jak dobijemy ciśnienia do samolotu. Tu w tym miejscu mamy manometry. Tu mamy manometr baliona, czyli instalacji pneumatycznej. Zaciągniemy hamulce. Nam powinna pójść. I teraz tak, tu jest takie ciekawe sterowanie. Lewą stronę dając nogę, zaciska nam się lewy hamulec. Prawy popuszcza, to jest takie przydatne w sterowaniu. Z drugą stronę prawy, to prawe koło nam się zaciska. Tu mamy coś, że tak powiem, ala hamulec ręczny. Awaryjny turmus, czyli hamulec ręczny, awaryjny. O, zaciągnięty. Tu nam teraz instalacja pociągnęła się do 18 atmosfer. No i spuszczamy. To jest dźwignia do opuszczania i chowania podwozia. Jej nie będziemy, że tak powiem, dotykać, ponieważ mamy zasilanie w samolocie i szczerze nie wiem, co się stanie. Tu jest telewizor, ekran do rakiety sterowanej telewizyjnie. Czyli jak wyszczelimy rakietę, to na tym miejscu powinien pokazać nam się obraz z przodu. No i teoretycznie tym przyciskiem, a nie, dobra, to w sumie nie, to nie wiem, czy to jest sterowanie, bo tu się na pewno trymuje samolot. Ale teraz tak samo, nie ma ciśnienia w instalacji hydraulicznej, dlatego nic tu nie potrymujemy sobie. Dobra, powyłączam to wysokościomierze i żyroskopy. Powinien się wyłączyć. I wysokościomierz wyłączamy. O, teraz zaświeciło nam się. To jest ciekawe właśnie, jak wyłączymy, to teoretycznie, jeżeli podczas lotu by nam zaczęło to mrygać bez przełączania tam na AZS-ach, to znaczy, że SWS nam, że tak powiem, się wyłączył. No, że powiem, skasujemy ten błąd, ale on dalej będzie nam tutaj świecić, żeby pilot wiedział, że coś się wyłączyło. Tak widać na teście, wszystko to, co, że tak powiem, naraz się włącza, zacznie mrygać. Natomiast po skasowaniu powinno świecić dalej, jeżeli jest dalej awaria lub coś wymaga uwagi pilota. Tu mamy wysokościomierz. To jest taki sam wysokościomierz jak tutaj, tylko że barometryczny. Tutaj mamy radio wysokościomierz, bo nie będziemy włączać, bo on wtedy puści nam wiązkę, że tak powiem, dość mocnego promieniowania, a tego nie chcemy. Znaczy promieniowania, oczywiście nie mówię tu o promieniowaniu gamma, tylko o promieniowaniu radiowym. Tutaj mamy regulację jasności w kabinie, podświetlenia. Tak samo właśnie możemy zrobić test i sprawdzić, jak to fajnie nam znika. To fajnie widać, co jest napisane. Podkaczki nie, nasol podkaczki, czyli to jest takie podpompy, podpompowujące paliwo. Obrioty poniżej 95%, czyli na to trzeba zwrócić uwagę. No i co tak jeszcze, takie szybkie spojrzenie na przyrządy. Tu mamy prędkościomierz, tak jak mówiłem, sztuczny horyzont, wysokościomierz, wskaźnik kursu zespolony, radio wysokościomierz, zegarek, zasilanie. Uruchomimy może. O, dobra, to nie. Nie pamiętam, który. Wysokościomierz, prędkość w machach, obroty turbiny, temperaturę gazów wylotowych. Tu w tym miejscu. Aha, wyłączyłem zasilanie, dobra, to już obserwujemy. No i to by było na tyle, taki szybki szocik Su-22 od środka. Na szybko jeszcze włączymy bejkony, czyli światło antykolizyjne. Teraz fajnie widać, jak nam... Dobra, no i to by było dzisiaj na tyle.